Cześć, dzień dobry i dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na Waszym czytaniu na styczeń 2022 roku już. Będziemy sobie za chwileczkę zaglądać. Zleciał bardzo szybko czas. Jakie tutaj dla Was i u Was są energie? Zanim jednak do tego przejdę, tradycyjnie, tak jak zawsze na wstępie, kilka ważnych informacji. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że tarot nie jest żadną wyrocznią. Wy posiadacie wolną wolę, sami decydujecie o sobie, o własnych decyzjach, o własnym życiu, kierując się swoim najwyższym dobrem i własnymi potrzebami. Jeżeli to czytanie dzisiaj nie będzie z Wami rezonować dla Waszego znaku słonecznego, warto sobie zerknąć na czytania dla Waszego ascendentu, dla tych znaków, które w Waszym horoskopie urodzeniowym występują w takich miejscach jak ascendent, Wenus, Księżyc, planety osobiste. Nie tylko znak słoneczny nas w 100% definiuje i określa, więc myślę sobie, że warto jest poznać inne miejsca też w Waszym kosmogramie, czy inaczej mówiąc w horoskopie urodzeniowym. Jak chcecie to zrobić? Tu w opisie pod filmem macie adres jednej z wielu przykładowych stron, na których możecie sobie te dane bezpłatnie przeliczyć. Co jeszcze, moi drodzy, na wstępie? Prośba o reakcję pod filmami w postaci pozostawiania kciuka w górę bądź kciuka w dół, pisania, pozostawiania komentarzy. Prośba, żeby te komentarze oczywiście były zgodne z zasadami tutaj obowiązującymi. To wszystko macie w opisie, więc dla tych, którzy mają czas, mają chęć, zapoznajcie się proszę z tym opisem. Subskrypcje. Też zachęcam do wciskania subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co się tutaj na kanale dzieje. I chyba tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok, że jesteście zdrowi i że nic Wam nie dolega. Będziemy sobie zaczynać ten horoskop. To czytanie dla Was na styczeń, dla wszystkich zodiakalnych lwów. Popatrzmy sobie, jakie tutaj mogą być energie na ten czas, czym warto popracować, czego być może unikać, czemu warto jest poświęcić czas, przestrzeń i energię. Czytanie oczywiście robię w intencji dla Waszego najwyższego dobra, tak jak zwykle. Rozkład, ten, który ułożyłam tutaj na kanał i talia, która bierze udział dzisiaj w tym rozkładzie, w tym czytaniu u Was, to jest talia, która się nazywa The Wild Unknown. I jej nazwę również znajdziecie w opisie pod filmem. Dobra, moi drodzy, lew na styczeń 2022 roku. Dobra, wyciągamy karty. Pierwsza karta po środku, wyjściowa, dominująca energia. Na ten czas nie czytam odwróconych kart. Tutaj mamy szóstkę. Szóstka mieczy. Co tutaj mamy dalej? Siła i moc, która Was reprezentuje. Dwa miecze. Cóż tutaj? Samo powietrze. Co tutaj mamy dalej? Tu, gdzie są wyzwania, gdzie się pokazują wyzwania, na jakim obszarze. Mamy tutaj piątkę kielichów. Tu, gdzie leżą potencjały, siedem denarów. To, co zdecydowanie odrzucić. Król kielichów. Karta gwiazdy. W którym kierunku zmierzać? Czemu zaufać? Tu jest karta gwiazdy. I to, co mamy na spodzie talii też, to są dwa kielichy. Zadziwiające jest to, moi drodzy, że w ogóle nie ma Waszego żywiołu tutaj dzisiaj w tym rozkładzie. Są za to aż dwie, jak na ten rozkład taki skromny bym powiedziała, w liczbie kart. Dwie karty z żywiołu powietrza, trzy karty z żywiołu wody. Jedna karta żywiołu ziemi i jedną kartę mamy z arkan wielkich. Szóstka mieczy jako wyjściowa, dominująca energia, główna energia w zasadzie na ten miesiąc styczeń. Myślę, że wielu z Was może się przeprowadzać.
biorąc zwłaszcza kwestię tej piątki kielichów, która stanowi wyzwania, i siódemki denarów, która leży nam na pozycji, gdzie są potencjały też króla kielichów. Za chwilę będę o tym mówić wszystkim. Natomiast przypominam sobie to tradycyjne bardzo zobrazowanie karty sześciu mieczy, tak? Gdzie mamy postaci na łodzi, które odpływają. W tym rajderowskim ujęciu myślę sobie, że te postacie odpływają. W dodatku jest tam mężczyzna, który gondolarz staje się, tak? Który tą łodzią steruje. I on nią kieruje i on doskonale wie, doskonale zna kierunek i cel tej podróży, więc myślę sobie, że to jest właśnie kwestia też tego przepłynięcia z jednego punktu do drugiego punktu. Tak? Czyli mamy od początku wyznaczony start i metę. Wiemy, dokąd chcemy zmierzać. Wiemy, gdzie chcemy się udać. I doskonale znamy ten cel, który tutaj jest zaprezentowany w postaci tej tęczy. Cała ta karta jest dosyć taka monolityczna, bym powiedziała. Tu jest tylko czerń i trochę bieli. Nie wiem, kto to wierci o tej porze, moi drodzy, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Może zaraz to ustanie. Natomiast myślę sobie, że symbol tej tęczy to jest trochę symbol takiego innego świata. Biorąc pod uwagę właśnie tą kolorystykę tej karty, czyli ona jest głównie tutaj taka czarno-biała mocno, natomiast tutaj już jest zupełnie coś innego. Tu się zaczyna zupełnie coś innego dziać. Tutaj pojawiają się kolory. I to jest ogromny kontrast dla całej reszty tego obrazka. I myślę sobie, że tam po drugiej stronie ten cel może być bardzo interesujący, bardzo obiecujący. To są takie trochę wrota do innego świata, być może do lepszego świata. Tak sobie myślę. No ta tęcza zdecydowanie jest takim bardzo radosnym poprzez te kolory elementem tej karty i myślę sobie, że tam może czekać. Być może pokładacie też nadzieję, tutaj macie kartę gwiazdy, tak? Karta z Arkan Wielkich, tu gdzie zmierzać, gdzie się kierować. I też zwróćcie uwagę na to, jak te karty są podobnie jakby zaprojektowane. Ta karta też jest taka czarno-biała, tylko i wyłącznie ta gwiazda jest kolorowym jedynym elementem na tej karcie. Tutaj mamy podobny jakby zabieg też zastosowany, tak? Więc myślę, że warto wierzyć w ten cel. Warto pokładać w nim nadzieję. Warto wierzyć, że to jest coś innego, że być może to jest coś lepszego. Dla mnie to co jest po drugim stronie, tak? Po drugiej stronie rzeki, czy tam na drugim innym brzegu, po drugiej stronie zupełnie. Patrzę sobie na tę dwójkę mieczy. Tutaj macie też dwójkę kielichów. W tle tego czytania. I tak trochę też są podobne te karty, zauważcie. One się też tak, dwa elementy na tych obu tych kartach się krzyżują. Tylko tu mamy miecze, a tu mamy róże. Natomiast również są to karty, które zdecydowanie są do siebie podobne. Dwójka mieczy jest, to jest ta energia, w której wy się pokazujecie na ten czas. I to jest taka karta, która trochę mówi o niezdecydowaniu, a być może o niemożliwości, niemożności zdecydowania albo niechęci zdecydowania, tylko że myślę sobie, że tutaj nie o to chodzi. Nie tak mi w ogóle wybrzmiewa ta karta. Myślę sobie, że możecie oddawać komuś decyzyjność i oddawać komuś podejmowanie decyzji. Tak, że ja nie decyduję, oddaję to, wierzę, że będzie dobrze. Więc gdzieś jest tutaj ogromne zaufanie dla mnie w tej dwójce mieczy dzisiaj w tym rozkładzie.
ogromne zaufanie. O tym mówi też ta dwójka kielichów tutaj, bo dwójka kielichów to jest karta zupełnie innego żywiołu niż ta dwójka mieczy. Natomiast ona mówi o uniach, ona mówi o świetnej kooperacji, o świetnej współpracy, o doskonałej komunikacji, takiej w zasadzie, która się odbywa bez słów. To jest też karta ogromnego uzdrowienia, ale też szczerości pomiędzy dwoma jednostkami, pomiędzy dwoma elementami, które ze sobą współpracują, które się przenikają, które są ze sobą. I myślę sobie, że pod tym kątem te karty ze sobą tutaj dzisiaj korespondują. One w ten sposób przemawiają tutaj dzisiaj. Patrzę sobie teraz na tę siódemkę denarów i to jest taka karta, która mówi o bardzo dużym zaangażowaniu. Tutaj ona występuje na pozycji tu, gdzie leżą potencjały, tak? Właśnie w tym zaangażowaniu, bo tutaj fajnie jest pokazana ta karta. Mnie się bardzo podoba to zobrazowanie. Jakże one są proste, te karty w swoim przekazie, a jednak tyle mówią, są tak wymowne. Mamy te 7 denarów, które są ułożone tak jakby trochę z drogą na szczyt mi się kojarzą, ale na pewno z krokami, które są konsekwentnie podejmowane, jeden po drugim, na zasadzie trochę takiej też zbieraniny tego wszystkiego, co reprezentujemy na ten moment, co posiadamy na ten moment, kompletowania jakichś tam wartości, ale też jakby gromadzenia ich i zbierania, tak? Na zasadzie ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Natomiast to jest też, myślę sobie, że pod tym kątem ona pasuje. Ta karta do tej głównej energii na ten czas, do tego wszystkiego, o czym powiedziałam, z tego względu, że to jest karta, która w wielu taliach jest zobrazowana w taki sposób, że mamy tam postaci, które są wyposażone w łopatę, które albo kopią w ziemi tą łopatą, albo już akurat się napracowały i w tym momencie odpoczywają i patrzą na owoce swojej pracy, na efekty swojej pracy, na to wszystko, co dokonały. Natomiast to jest, tak jak powiedziałam, to wymaga ogromnego zaangażowania, ogromnego trudu też i wysiłku i po prostu poświęcenia czasu i włożenia w coś pracy. I dla mnie siódemka denarów jest taką kartą, która mówi o przygotowywaniu sobie gruntów, więc być może na tym drugim brzegu będziecie budować swój dom, czy swoją nową płaszczyznę do życia, do pracy, do funkcjonowania, tak? Cóż my tutaj mamy dalej? To, co stanowi wyzwania tutaj, no właśnie, tutaj mamy piątkę kielichów i też z kolei przypominam sobie właśnie to rajderowskie ujęcie, gdzie mamy tam mężczyznę, który patrzy na 3 przewrócone puchary, czyli coś to się rozlało, coś to się skończyło, coś czego się już po prostu nie zbiera, bo nie ma sensu tego zbierać, bo to co było, to nie wróci. I myślę sobie, że to jest taki ckliwy, to może być taki jedyny ckliwy moment w tym okresie dla Was. Trochę się śmieję, bo nie wyczuwam tej karty w ogóle w negatywie, nie wyczuwam tu żadnego smutku. Myślę, że bardzo wymowny jest też ten układ tych kart i to już co powiedziałam o tej szóstce mieczy, tak o tym przeprawianiu się gdzieś na inną stronę, na drugi brzeg, na inną stronę tej wody, którą chcecie przemierzyć. Też myślę, że to może być takie głęboko emocjonalne przeżycie dla Was, bo to są puchary, bo to jest woda, a wbrew pozorom na szóstce mieczy, która z kartą z żywiołu powietrza, jest bardzo, bardzo dużo tej wody. Więc to jest takie przeprawienie się może, czy może rozprawienie się samemu ze sobą i ze swoją emocjonalnością i ze swoimi emocjami. Ale myślę, że tutaj ta piątka kielichów, ona nie straszy, ona nie jest smutna. To może jest kwestia uświadomienia sobie tego, co pożegnać, co zostawić za sobą, czego nie zabieram ze sobą. I dlatego to stanowi wyzwanie. Natomiast
wyzwaniem też jest z drugiej strony, są te dwa kielichy, które są w tym rajderowskim ujęciu zobrazowane, których postać nie dostrzega. Tutaj mamy postać, która nie dostrzega w ogóle żadnego z tych pucharów, zauważcie. Natomiast to jest kwestia tego, co czym wypełnię, albo czym wypełnione są jeszcze te dwa pozostałe puchary. Mam na myśli oczywiście to tradycyjne, bardziej zobrazowanie karty pięciu pucharów. I co ta zawartość kryje i czy chcemy ją poznać. I myślę sobie, że to stanowi wyzwanie, że tam jest coś nowego. I właśnie to nowe, czyli te dwa nieprzewrócone, jeszcze niewychylone i niezauważone jeszcze puchary, które są wypełnione czymś, czego nie znamy, czymś nieznanym dla nas, dla Was. I kwestia dostrzeżenia tego i poznania tego. Więc myślę, że to też chodzi bardzo mocno o potencjał, zarówno w tej siódemce denarów, jak i w tej szóstce mieczy, tak? No, ta karta gwiazdy, o której już Wam trochę powiedziałam dzisiaj, jest po tej pozytywnej stronie też tego rozkładu. Zresztą ten rozkład, on jest taki łagodny. Nie ma tutaj zbyt wielu takich negatywów, ja bym powiedziała. Jedynie ta karta, ale za chwilę do niej przejdę. Karta gwiazdy. Myślę, że to pokładanie nadziei, o których już powiedziałam. Natomiast karta gwiazdy jest taką kartą, która mówi często i namawia do tego, żeby realizować swoje marzenia, żeby iść za tym światłem, które właśnie dostrzegamy. To też trochę jakby nawiązuje do tej piątki kielichów i do nastroju tej piątki kielichów dzisiaj w tym rozkładzie. I myślę, że też chodzi mocno o to, ponieważ ona jest taka kolorowa, ta gwiazda, i taka wyróżniająca się, żeby nie obawiać się tego też, o czym marzymy, myślę sobie, i o tym, do czego dążymy, bo to jest taka karta, która często mówi o tym świetle, które wskazuje nam drogę i które dostrzegamy, że jest takim jasnym, najjaśniejszym punktem na naszym horyzoncie teraz, w zasięgu naszego wzroku, który dostrzegamy, za którym chcemy iść. Bo on nas ciągnie, bo my go widzimy, my go dostrzegamy i on jest taki wyjątkowy i wydaje się, że jest tak wysoko i nigdy go nie dosięgniemy. A myślę sobie, że nigdy nie należy tracić tej dziecięcej wiary w to, że go dosięgniemy, że mamy szansę jednak mimo wszystko po niego chwycić, mimo tego, że on jest tak wysoko, że jest taki wyróżniający się, że jest czymś takim wyjątkowym. Myślę sobie, że tylko ci, którzy nie boją się wielkich marzeń, właśnie dużo osiągają w życiu. Ale biorąc też jakby pod kątem bardziej tego rozkładu, to myślę, że po prostu, że ja bym powiedziała, żeby się trzymać tego celu, żeby się trzymać tego pragnienia, które w Was jest i które możecie zrealizować, ale też nie tracić nadziei nigdy. I mamy tego Króla Pucharów tutaj dzisiaj na takiej pozycji zdecydowanie zanegowanej. Ja bym powiedziała, bo to jest karta, która nam leży na pozycji co odrzucić, co zdecydowanie odrzucić, tak? I mamy tutaj energię Króla Pucharów. Myślę sobie, że biorąc to, co już zostało powiedziane i to, co pokazuje dzisiaj ten rozkład, nie być przywiązanym do swojego tronu, tak sobie myślę, do swojego zbiornika wodnego, do własnego królestwa, bo to jest król, czyli do miejsca, w którym on i do fotela i do tronu, w którym on zasiada, w którym siedzi bardzo długo, być może się zasiedział już w tym momencie. Więc tak, moi drodzy, wygląda ten rozkład, to czytanie dla Was na styczeń 2022 roku. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. My słyszymy się wkrótce na kolejnych czytaniach. Do usłyszenia.